problemu jeszcze Taganana. Taganana, klacz trenowana przez Józefa Gęborysa, hodowli kozienickie, już 5-letnia, ale bardzo szybka, dobra kobyła. Uwaga, jest sygnał do startu. Kto poprowadzi? Czy Stradom? Zaraz zobaczymy, czy Numulus. To obydwa są bardzo szybkie konie. Ale nie. Numulus poprowadził. Numulus, Stradom troszeczkę z tyłu. Tam w czołówce jest także Jakamar. Numulus prowadzi przed Stradomem. Numulus, Stradom, Jakamar. To jest czołówka. Dalej Aragona, Taganana i stawkę zamyka na razie Smarkula, ale galopuje dość lekko. Pół zakrętu. Numulus rwie jak bardzo szybko. Na drugiej pozycji Stradom. Na razie te dwa konie. Dalej Jakamar razem z Aragoną. Za nimi dobrze prowadzona Taganana i pozostałe konie. Numulus lekko, spokojnie. Dystans krótki, a więc tutaj może czekać. Może czekać cały czas spokojnie Siergiej Wasiutow. Blisko niego Stradom. Numulus, Stradom, pozostałe konie, Jakamar. Tam także Taganana rozpocznie finisz. Numulus ucieka. Czy spróbuje go zaatakować Stradom? No, próbuje. Trochę go zarzuciło w batach. Wyłamał. Nie, chyba nic z tego nie będzie. Numulus zbliża się do niego Jakamar. Numulus, Jakamar. Te dwa konie. Jakamar obejmuje prowadzenie. Jakamar przed Numulusem. Jakamar dostał bata, teraz skoczył do przodu. Numulus jeszcze się broni, ale Jakamar galopuje lżej. Jeszcze 100 metrów do celownika. Numulus próbuje atakować Jakamara. Powtórnie atakuje. I może mu się to uda. Numulus, Jakamar, Jakamar, Numulus i celownik. Jakamar, Numulus na trzeciej pozycji kończy Taganana. Czwarty jest Stradom. Przepraszam, na trzeciej pozycji Aragona. Czwarty Stradom.